W tym roku chcemy postawić na bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ruch drogowy, i przy wielu inwestycjach związanych z modernizacją dróg. Chcemy, chcemy, realizujemy takie zadanie inwestycyjne związane z modernizacją przejść dla pieszych. Składa się ono z dwóch części. Pierwsza część jest z dzierżąskiego budżetu obywatelskiego. To zadanie wygrało w tamtym roku i realizujemy trzy przejścia dla pieszych, natomiast też po weryfikacji, po rozmowach z dolnośląską służbą dróg i kolei. Po wspólnym finansowaniu tej inwestycji na drogach wojewódzkich cztery przejścia będą realizowane. Czyli, czyli kilka takich przejść zostanie zmodernizowanych, a jakie to efekty daje, to widzimy po ulicy Świdnickiej, gdzie w ubiegłym roku robiliśmy podobne zadanie, gdzie zostały zmodernizowane, doświetlone i zabezpieczone takimi migającymi lampami cztery przejścia dla pieszych. Widać, że bezpieczeństwo na tych przejściach się znacząco poprawiło. Zarówno bezpieczeństwo przede wszystkim przechodniów, którzy korzystają, ale też taki komfort jazdy dla kierowców, bo no niestety w okresach jesienno-wiosennych, kiedy jeszcze deszcze padają, jak te przejścia niedoświetlone, no piesi nie zawsze chodzą w jaskrawych jakichś ubraniach, no były kłopoty, było tam dużo wypadków. Po, po tej modernizacji po prostu zostało wszystko wyeliminowane. Teraz to co robimy, idziemy troszkę dalej, bo to będą takie interaktywne przejścia z migającymi pasami. Po prostu będą czujniki, jeżeli przechodzień będzie się zbliżał w okresie wieczornym i nocnym, do tego przejścia, przejście można powiedzieć kolokwialnie samo zacznie się świecić, migać i kierowcę będzie ostrzegało, że trzeba uważać w tym miejscu. Stawiamy na to bezpieczeństwo, no bo ileż można słyszeć o tych wypadkach, o potrąceniach i też wypadki śmiertelne miały miejsce. Mam nadzieję, że to taki proces, który będziemy z roku na rok kontynuować i większość, jak nie wszystkie te przejścia, najważniejsze, najbardziej uczęszczane zostaną w ten sposób zmodernizowane. Już, już ma, mamy podpisaną umowę z wykonawcą, wykonujemy dokumentację projektową. W najbliższych tygodniach i miesiącach na pewno zostanie to zrealizowane. No tutaj wiadomo, że najważniejsze, naj, największe efekty da to w tym okresie od września do kwietnia, czyli jesienią zimowo-wiosennym. Ale oczywiście już pracujemy, już środki na to mamy przeznaczone i chcemy właśnie te, to zadanie realizować.